Witam Cię na warsztacie na temat depresji. W pierwszym wykładzie będę mówić o tym, czym jest depresja i postaram się przypomnieć wiedzę na temat funkcjonowania mózgu i tego, jakie struktury mózgu powodują depresję. Nie jest to straszne, nie jest to, mam nadzieję, nudne, ponieważ pozwoli nam, dzięki tej wiedzy, pozwoli nam to wybrać odpowiednie narzędzia do pracy nad swoją depresją. Jeśli chodzi o depresję, ponieważ wpływa na nią wiele czynników, również leczenie czy autoleczenie powinno uwzględnić wiele kierunków. Zacznę od tematu płci. Kobiety ze swoim estrogenem w różnych okresach swojego życia mają go na różnym poziomie, jednak on wpływa na poziom serotoniny, ta nazwa pewnie jest Ci znana. Od serotoniny między innymi zależy nasz dobry humor, ale estrogen kobiecy, serotonina na humor i kortyzol w stresie, wszystkie ze sobą są powiązane. Może wystąpić taka sytuacja, że mamy predyspozycje takie fizjologiczno-genetyczne jako kobiety do tego, żeby być bardziej predysponowane do przeżywania depresji. Nie oznacza to, że nie możemy mieć na nią wpływu. W stresie, które przeżywamy na co dzień, ale czasami w dzieciństwie czy w jakichś sytuacjach traumatycznych możemy dostać ich większe porcje lub mogą być to stresy przewlekłe, otrzymujemy duże obciążenie naszego układu nerwowego, ale także całego organizmu. Zbadano, że w stresie produkujemy więcej cytokin. Są to substancje, które uruchamiają procesy zapalne. Jest to też takie błędne koło, że jak chorujemy na choroby zapalne, to również możemy w związku z tym mieć mniej serotoniny, a więc być znowu bardziej podatny na depresję. Mężczyźni mają trochę lepiej, ponieważ mają mniejsze deficyty tej serotoniny, o której już wspomniałam, a ich mózgi wytwarzają ją szybciej, co nie znaczy, że czasem oczywiście nie ma też depresji u mężczyzn. Wspomniane już stany zapalne, na które należałoby uważać i zbadać swój organizm, jeśli mamy objawy depresyjne. Jeśli będziemy leczyć się wielotorowo, czyli też antydepresyjnie, antyzapalnie, to uzyskamy poprawę organizmu na tych wszystkich płaszczyznach. Wspomnę o lekach. Leki różnego rodzaju, ale m.in. nadciśnieniowe, ale też alkohol, leki uspokajające, nasenne, mogą również powodować spadki nastroju, o czym warto pamiętać. Pewne choroby, tu wszystkich może nie będę wymieniać, ale cukrzyca, niedoczynność tarczycy, choroby reumatyczne, astma, alergie, różne inne mogą również sprzyjać temu, że pojawi się depresja. Część z tych chorób też przebiega oczywiście na podłożu zapalnym. Często wraz z leczeniem czy z wyleczeniem depresji obserwujemy poprawy w całym organizmie, również w tych chorobach właśnie przewlekłych zapalnych, o czym się też przekonałam we współpracy z pacjentami. Samotność, o czym może niewiele osób myśli, ale zbadano również, że bardzo ma znaczącą rolę w powstawaniu depresji. Sama z siebie jest stresująca, powoduje podwyższenie kortyzolu, a więc również i sprzyja zapadaniu na depresję. I jednym z form leczenia depresji jest zachęcanie czy aktywizowanie się do tego, żeby uruchomić tę oś obwodową mózgu związane z ludźmi, relacjami, nawet jeśli się nam nie chce. Tak jak już powiedziałam, działanie wielotorowe dla swojej depresji polegałoby więc na obserwacji wielu płaszczyzn swojego życia, bo na pewno jakie mamy relacje społeczne, czy nie wycofaliśmy się z nich zupełnie, na ile warto byłoby na to zwrócić uwagę. Obserwacja stanów zapalnych, włączenie ruchu w swoje życie, dobra dieta, która oczywiście jest też antyzapalna często i pobudza do dobrego funkcjonowania pracy nasz mózg. A więc to oprócz pracy psychologicznej, zmiana trybu życia, zwracanie na to uwagi jest bardzo, bardzo ważna. Warto też pamiętać, że nasz mózg jest w swoim funkcjonowaniu asymetryczny. Oznacza to, że nasza prawa strona, prawa kora przedczołowa, jest odpowiedzialna za utrzymywanie nas przy życiu, że tak się wyrażę, to znaczy wielkimi oczami wypatruje wszelkich niebezpieczeństw, patrzy bardzo szeroko, jest skupiona na tym, żeby nas zabezpieczyć przed czymś groźnym. Współpracuje więc z hipokampem, który pamięta groźne sytuacje i przypomina nam je, jeśli się tylko coś skojarzy z jakimś niebezpieczeństwem.
ciało migdałowate, które również jest od emocji, będzie tutaj współpracować z tymi strukturami. Także jeśli jesteśmy w lęku, będziemy mieć wspomnienia lękowe. Jeśli jesteśmy w depresji, nasz układ nerwowy, nasz mózg będzie współpracował z tym nastrojem, żeby no, przypomnieć o wszystkich sytuacjach depresyjnych. O tym też warto pamiętać, ponieważ w terapii będziemy robić rzeczy odwrotne, czyli aktywizować swoją lewą półkulę, odpowiedzialną za zadania, za robienie planów, za zbliżanie się do celów etapami, małymi krokami, a nie szeroką perspektywą, jak w prawej korze przedczołowej. Czyli będziemy też, wiedząc to, przeprogramowywać nasz mózg świadomie, często pokonując różne opory i trudności i oduczając się jednocześnie od no, pewnych już wyuczonych automatyzmów depresyjnych.